mistrzowie ciętej riposty i wyrafinowanego dowcipu kabaret Nowaki. Świeżo po występie. Jakie wrażenie po występie w Żywcu? Fajnie, atmosfera taka, że duszno, no tu zima na zewnątrz, tak, a tu ciepło, także jest bardzo różnica rzeczywiście, bo rzeczywiście tak na zewnątrz Żywcu być, a wejściu do środka, tak, to jest zupełnie dwa inne światy, można zaryzykować takie stwierdzenie, że piekło i niebo, nie? Tak, jakbyś był pod takie, Żywcem, a nie w Żywcu. Tak dokładnie, jest, to właśnie to jest tak. Ale zawsze można go jeszcze zwiedzić. Właśnie się wybieramy i jedziemy, będziemy przejeżdżać. Tak, popatrzymy, tak, uj, to... Okej, zauważyłam, że duże znaczenie miała dla Was, tak mi się wydawało, interakcja z publicznością. No, tak. Publicznością. Ale to poważnie bardzo lubimy, tak, kochamy. Bo jakby nie było publiczności... Bez publiczności nie istniejemy, tak, bo możemy sobie gadać do ściany i... No, co nie do odpowiada ściana, nie, nic, nie. A publiczność odpowiada i jak będziecie na naszych koncertach czy gdziekolwiek indziej, odpowiadajcie, wtedy zawsze coś żywego się wydarzy. Mhm. Szczególnie w ostatniej piosence była ku temu okazja. Tak, tutaj tak, zachęcamy bardzo zawsze do działania. Zawsze na początku rozgrzewamy publiczność, żeby na koniec się otworzyła, tak, i zakwitła. To nie chodzi piękna o to, żebyśmy my gadali cały czas, tylko niech widownia też coś powie, co myśli, co sądzi. Jak ważna była improwizacja w tym, co robiliście dzisiaj przynajmniej? A nic, wszystko było przygotowane, improwizacja, nie Gdzie? Było, nie, właśnie nie, Aha. wszystko było przygotowane, tak. zawsze na występach robimy wszystko, tak. do końca nie wiem ile on będzie trwał, ale dlatego, że mamy wszystko przygotowane. Tak, to było widać. Tak to właśnie wygląda. Przy okazji dowiedziałam się, co robiłaby publiczność Żywiecka, gdyby w sobotę o godzinie 17 nie była na występie. A pani co by robiła? Chyba tą pierwszą rzecz, którą usłyszeliśmy. Właśnie bo, tak, tak, bo trzeba się relaksować. Panowie też, rozumiem? Nie, my w pracy my cały jesteśmy. My cały czas. Ale my działamy na rzecz lokalnej społeczności po prostu, że oni się dowiadują sobie dużo fajnych rzeczy, co o mogą to robić. Chodzi. Bo na przykład ktoś by mógł nie wpaść na ten pomysł. Tak. Ja myślę, że wszyscy wpadli na ten pomysł. Na ten drugi może by nikt nie wpadł, no bo na ten pierwszy rzeczywiście to bardzo łatwo wpaść. Ale tak ogólnie to. Na naszych występach już 2,5 osoby się poznało. A to pół? No właśnie, małe takie na razie jest. Takie malutkie, pół. Tak. Czy publiczność potrafi Was czymś jeszcze zaskoczyć? Oczywiście. Nieustająco. Oczywiście. Cały czas. To jest wachlarz po prostu zaskoczeń, to jest po prostu... Kurczę, tak jest 38 milionów... Mówię, ja będę kaszlał. Dobra, 38 milionów w Polsce to 38 milionów zaskoczeń jest. I cały czas się rodzą nowe. Tak, zaskoczenia. Przepraszam, dziabnę sobie. Czy zdarzają się Wam sytuacje, kiedy publiczność zupełnie nie reaguje w takich momentach, w których spodziewalibyście się śmiechu, kiedy ta puenta w ogóle okazuje się, że według publiczności to nie jest puenta? Nie, nigdy się nie zdarzyło nam się. Nie zdarzy nam się. Nie, raczej wszystko wiemy, programujemy publiczność, ona wie o tym, tam podprogowo im takie rzucamy gesty, śmiejcie się i oni tak, No chyba, że poezję mówimy, ale... Tak, ale wtedy też się śmieją. Przesłuchiwaliśmy się też w Waszej próbie, 10-lecie kabaretu Nowaki, ale z tego, co usłyszałam, to ktoś tu dzisiaj też obchodzi dzień kota. No właśnie, chyba kolega, bo ja nie wiem, ja nie mam kota. Nie, to Ada powiedziała, ale Ada śledzi takie święta. Tak, Ada wie, kiedy koty mają swoje dni. To jest, no. Tak podobno mówiła, że dzwonił do niej jakiś kot i mówił, że ej, siema. Wpadnij na urodziny. Bo Ada ma kota po prostu. Miał te urodziny. No. Nie zatrzymuję, bo wiem, że czeka Was jeszcze jeden występ dzisiaj. Serdecznie dziękuję za tą rozmowę i za występ. Mam nadzieję, że Wy również macie takie wrażenie, jak żywiecka publiczność przed chwilą. Mamy takie samo wrażenie w ogóle, jak widownia w Żywcu. Naprawdę, dokładnie takie samo wrażenie mamy jak Wy, także pozdrawiamy Was. Dziękujemy. Tak samo jak Wy nas. Pozdrawiam bardzo serdecznie też BeskidLife.pl. Tak. Dziękujemy za rozmowę. Stałeś się na Dziękuję bardzo. Tak, umiem. Te 3 literki umiem.